Siema. Dzień dobry. I cisza. I mów ty. Przywieźliśmy dzisiaj traktora. Spróbujemy go jakoś zrzucić skutecznie i żeby dalej był w jednym kawałku. Co może się nie udać? Chwilę nim pojeździmy i zwijamy się. Tak, i to wszystko robimy dla was, żebyście mogli się pośmiać. Co? Nie. Tak. Ja zrzucam traktora, bo muszę. Bo chcę. Co to za kokon? Anakonda. Adrian odwija. No już. Tego traktora wspaniałego. Co patrzysz tam? Patrzę, że tu dużo brakuje jakichś podkładek i wszystkiego. No ale chwilę pojeździmy. Najwyżej. Się rozdupcy. Teraz jeszcze rzut oka, jak już Adrian tam wlazł pod spód, to rzućcie okiem sobie na zadupie, jak tutaj jest pięknie. Co sprawdzasz? Jajca. Kwiatki na Dzień Kobiet takie piękne dostałyśmy od Adriana. Ten mi się wyjątkowo podoba. Szafirki z nami. Tego też już gdzieś widziałam, ale zapomniałam o nim. To szachownica. Rzut okiem na drugą stronę. Proszę, a jeszcze pokażę wam, jak Adrian tam grzebie coś, zanim zaczniemy ściągać. Że w zeszłym roku wsadziłam tutaj cebulki i jeszcze liście miały, jak ja je tu wsadzałam. I zobaczcie, kwitnie. Znaczy, ja gdzieś się otwierał jeden. To były te żonkile takie mini. Tu to wszystko, one wyjdą. Tylko muszę je trochę odkryć tu z tej trawy. Ale to chyba... O, i tu jeszcze są jedne. To zaraz jak ściągniemy tego traktora. Ta-dam. Pięknie. Pięknie, pięknie. I sad. Nasz sad wielki. Musimy dokupić jeszcze morele tutaj, ale dajcie znać, która morela jest najlepsza na nasze warunki. Bo ja patrzyłam, jest tyle tych odmian i tyle polecają ludzie, że już ostatecznie sama nie wiem, co wybrać. Także bądźcie tak dobrzy i dajcie znać, co się u was sprawdza, czy u nas się sprawdzi. A Adrian poszedł robić najazdy właśnie. Co robisz? Co ja mam tam tutaj? Nie, tylko nie stój mu na drodze. Ten dół bardziej... Góra jest ok, tylko bardziej... ze strony obrótka. Jeszcze trochę. Dobra. Tak miało być. Nichuja nie miało, ale dobra.
zbieramy folię, żeby ją wyczyścić i żeby zamontować ją później z powrotem. Już. Był genialny plan, żeby nawet bez haka coś dzisiaj pociągnąć, ale niestety dalej nie idzie, także nic nie pociągnę. Dopóki nie zrobię haka, to nie będzie ciągania. Bez sensu. Bez sensu. No trudno. Tu profesjonalna naprawa się jakaś odbywała. Sklejone na taśmie. Dalej chodź, odpalajmy go wreszcie. No już, tylko koło mu napompuję, przecież z tyłu miałeś powietrze. Wyłaź z tego, żuka. Dzisiaj w ogóle znowu byliśmy na stacji benzynowej. Jakiś pan, myślałam, że się popłacze, jak zobaczył. Pytał Adriana, czy oryginalne, i 10 razy powtórzył. Tyle wspomnień, tyle wspomnień, tyle się jeździło, tyle wspomnień. Było to dość zabawne. I zapytał Adriana, czy chce sprzedać. Adrian, chcesz sprzedać? Prędzej cię bym sprzedał mu. Ale jesteś cham. Widzicie? On mnie już nie kocha. Aż drzewo płacze. A ja myślałam, że to owca albo koza. Tak zrobiła jak owca albo koza. Ten pierwszy, nie? Tak wygląda, no. Co to za latawiec? Bąk! Bąk się już obudził. Adrian, czy to była opłacalna inwestycja? Adrian właśnie powiedział, że musimy wszystkie opony wymienić. Nie interesuj się. Ten traktor. Jakbyś jakiś bit zapodawał. Nie ma siły jechać coś, kurwa. Spieprzył się? Rozruszcie. To pojeżdżone. Urwałeś coś! Fuck! No delikatnie otworzyłem, no. Ja jebie. To jest za skomplikowane dla mnie. No to się powinno trzymać tutaj. Daj mi młotek, czy ten rozluźnik. Nie wytrzymam. Teraz jest kosiarka. Profesjonalna naprawa, nie? Fuck. Ciągnik naprawiony. To jest coś do kosiska, to już nic nie robi. Dobra, jeżeli to jest sprzęgło, to gdzie jest hamulec? Nie ma, nogami hamujesz, tak jak wiesz, w rowerkach. Jak dzieci małe.
Ale serio, nie? No serio, no mówię ci, że musisz tak nogami się ten zapierać. Zmyślasz? Nie wiem, czy to by nie było teraz lepiej bez tego, kurwa. Kto i tak się nie trzymi niczego. Na trytytki przy mocy. Żeby nie było, to już było połamane. Było, było. Weź mu tam puknij jeszcze. Tak zrąsi. Miało być jeżdżenie traktorkiem, a będzie wyciąganie rozrusznika. Gdyż rozrusznik, myślałem, że po naładowaniu akumulatora się odbrazi, ale się nie odbraził. Jest coraz gorzej. A wczoraj odpalił ładnie, nie? Nie, no też trochę rzędził, ale mniej. Może też ten akumulator przez noc już trochę osłabł, bo jednak nie jest do naładowania, tylko do wymiany, ale to się okaże. Także dzisiaj można sobie posiedzieć tylko na traktorku. Chyba, że... A nie mam miernika, żeby najpierw wyjął akumulator, zanim się wezmę za rozrusznik. No i takie jest życie, jak nie wiatr poczy, to co innego gdzie indziej. Wyjmij ten rozrusznik. Dobra. No wyjmij. Już. Rozrusznik wyjęty, trochę zmęczony życiem. Trochę. Zawiasy maski były połamane dwa, czego nie widziałem. Teraz są połamane wszystkie cztery. Ja tak właśnie kupuję rzeczy, nie? To jest typowy Adrian i jego zakup. Pomyśl o tym, że masz już traktorek, a mogłeś nie mieć. Mam traktorek skarbonkę. Dobra, idziemy wyciągać rzeczy z ciuczepy, coś sobie zjemy i spadamy, nie? Tak jest. Zajebisty film dzisiaj. Pokażemy wam, co jemy. Dzisiejszą porażkę będziemy zagryzać pierogami i boczkiem. Pierogami. Tadam! Dostaliśmy w prezencie domowej roboty. Tak. Ale pachnie. Zaraz się tu zleci jakaś zwierzyna. Dziki. Dwa. Już tu są. Dobra, smaż mnie to. Proszę, fachowe mycie naczyń po obiedzie. Paznokciem. Paznokciem, bo nie mamy żadnej tej. Wszystko jest, tylko nie ma szczotki. No. No ale działa. Działa? Działa. No. O Jezu, sorry. I luksus. Luksus to był jak kiedyś miałam. Ale ja zrobiłam obiad. Usmażyłam pierogi. To ty zmywasz. A następnym razem ty robisz obiad, a ja zmywam. To właśnie z tego żuka głośnego, ale ulubionego żegnamy się serdecznie. Czekaj, słowami wielkiego człowieka. Tą żenującą porażką chcielibyśmy zakończyć ten odcinek. Do widzenia. Pa.